zapaleń czynią spustoszenie w szeregach przeciwnika. Z lewej strony widzimy grenadierów rosyjskich, którzy bezskutecznie usiłują powstrzymać nacierających kosynierów ogniem karabinowym. Za chwilę również oni zostaną rozniesieni przez atakujących z furią chłopów. Widoczny obok oficera na koniu trębacz rozpaczliwymi sygnałami wzywa pomocy. Nadciągający oddział jegrów pod Chorągwią z carskim orłem nie zmieni już sytuacji. Od strony polskiej nadbiegają ławą następne szeregi kosynierów. Wśród oficerów prowadzących chłopów do boju dostrzegamy generała Zieleńskiego, Jana Ślaskiego, ubranego w szary płaszcz, zwany czamarą i niebieską konfederankę. W prawej dłoni trzyma on obnażoną szablę. Na dalszym planie, nieco w lewo od Ślaskiego, powiewa chorągiew kosynierów z symbolami chłopskiej pracy i walki, snopem zboża, kosą i piką. Natarcie kosynierów ubezpieczają z tyłu kompanię 6. Regimentu Pieszego. Na jego prawym skrzydle widzimy szarpany przez wiatr czerwony sztandar pułkowy. Kroczący na lewym skrzydle 1. szeregu oficer w czerwonej rogatywce